Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl. Witam Was w przeglądzie snapshota 13W43A. Dzisiaj mamy 21 października 2013 roku i jest to poniedziałek, tak, czyli nietypowy dzień dodawania snapshotów jak na Mojang. Zazwyczaj dodają w czwartki, ale dzisiaj mamy wyjątek. Zatem zobaczmy, co w tym wyjątkowym snapshocie nam dodano. Dodano nam dwa rodzaje nowych drzew, tak. Mamy nowe sadzonki, jak widzicie, oraz nowe bloczki. Jest to Acacia Wood, Acacia Leaves, Oak Roof Wood i Oak Roof Leaves. Czyli mamy nowe bloczki, nowe ID, także za niedługo powinniśmy dostać nowe teksturki, bo jak widać, teksturki są stare. Jungle Wood i Spruce Wood tutaj nam się prezentuje przed oczami. Także za niedługo mam nadzieję taką, że ujrzymy nowe teksturki. Zobaczmy jeszcze zatem, jak układać sadzonki, aby urosło nam wielkie drzewo. Jeśli chodzi o Roofed Oak, musimy ustawić 4 obok siebie, tak jak przy dżunglowym. No i oczywiście posypać troszkę mączką kostną, jeżeli chcemy przyspieszyć proces rośnięcia. I voilà, oto wielkie drzewko. Z akacją nie jest tak trudno, wystarczy posadzić jedną sadzonkę. I proszę bardzo, urosła. Troszkę dziwna. Zmieniono także teksturkę rybki rozdymki oraz tam, nie wiem, ryby fugu, jeżeli ktoś to tak tłumaczył, ja to w pewnym snapshocie tak przetłumaczyłem. Chodzi o pufferfish, tak. Teksturka jest taka, ja wiem, lepsza, znacznie lepsza, mi się bardziej podoba poprzedniej. Wy swoją opinię dajcie w komentarzu. Co jeszcze zmieniono? Tu mamy jukeboxa, a tu jedną płytkę. Jeżeli teraz tą płytkę sobie wsadzę tutaj, będzie to pięknie grała. Ale za jakiś czas zawsze było tak, że płytkę trzeba było wyciągnąć i włożyć z powrotem. Teraz nie trzeba tego robić, gdyż jukebox odtwarza automatycznie od początku i jeszcze raz ten sam utwór. Kolejna ciekawa i całkiem fajna rzecz jest to nowa komenda Set Word Spawn. Oczywiście musimy podać jeszcze koordynatki X, Y, Z, gdzie to ma być, jeżeli chcemy w konkretnej lokacji. O! A tu mamy dziwny bug, który muszę się zająć. Jukebox gra, gdy go nie ma. Zobaczmy zatem. Nie, muszę zrestartować Minecrafta. Okej, restartowanie całego Minecrafta nie było potrzebne, ale wystarczyło wyłączyć mapkę i włączyć ją jeszcze raz. Także mamy tu ciekawy bug, który właśnie przed chwilą zarejestrowałem. Także może, nie wiem, taki news. Wracając do naszej komendy, możemy ją właśnie wpisać w ten sposób, na przykład w command bloku i klikając guzik sobie to aktywujemy. Jak widzicie, spawn point został przeniesiony, bądź możemy także wpisać ją w ten sposób, czyli bez podania koordynatek, wprost do naszego czatu. Ok. Jak widzicie, spawn został przeniesiony. Jeżeli pójdziemy, nie wiem, usiądziemy sobie na tym drzewku i klikniemy, będzie to samo. Tak, przeniesie nam w nasze koordynatki, gdzie stoimy. I jedną rzeczą, którą znowu mi się nie podoba, to to, że widać znowu wodę zza lodu. Tak samo oczywiście z lawą, portalem i tak dalej. Także nie wiem, po co to zmieniają w kółko w jedną i drugą stronę, ale tak, wodę z powrotem widać. I to tyle, jeśli chodzi o ten przegląd snapshota. Mam nadzieję, że się spodobało. Myślę, że wypowiedziałem się już wyczerpująco na wszystkie nowe dodane rzeczy. Jeżeli nie, dopowiedzcie to w komentarzach, z pewnością je wyróżnię w jakiś sposób, aby reszta widzów mogła też je przeczytać. Więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!